Chwilowej nieobecności na kanale. Przez ostatnich kilka tygodni dużo się wydarzyło, dużo zmian nastąpiło i nie miałam tak naprawdę okazji zasiąść przed kamerą, żeby coś dla Was nakręcić aż do dzisiaj. Mam nadzieję tylko, że nie wyszłam z wprawy i że nie będę tutaj za bardzo Wam dukała na temat wszystkich rzeczy, które mam dzisiaj Wam do pokazania, co zresztą Wy i tak sami ocenicie po obejrzeniu całego filmiku. Więc tak, moi drodzy, mam dzisiaj dla Was zorganizowany haul i to będzie naprawdę mega haul, ponieważ Wam pokażę zaraz wszystkie rzeczy i nawet tutaj zahaczę o ubrania i akcesoria, które kupiłam we wrześniu i w październiku. Takiego filmiku dawno już nie było na moim kanale, ostatni to chyba był haul z Polski, więc to było 3 miesiące temu i czas najwyższy nadszedł, aby ponownie taki filmik o takiej tematyce dla Was nagrać. A że tego się dużo nazbierało, dzisiaj właśnie dla Was kręcę i zaczynam już mówić 3 po 3, więc od razu przechodzimy do tematu. Jak wiecie, we wrześniu byłam na urlopie, zaliczyłam jeszcze jeden urlop w tym roku i byłam w Grecji, na wyspie Korfu i tam zaopatrzyłam się w kilka takich drobiazgów, w kilka rzeczy, no bo oczywiście jako turystka musiałam wejść do każdego jednego sklepu z pamiątkami, z rzeczami i coś sobie zawsze tam upolowałam, kupiłam. I pierwszymi rzeczami, które kupiłam, był zestaw bransoletek. Każda była oddzielona, kupiona oddzielnie, ale ja sobie zestawiłam je właśnie w taką kompozycję. I są to 3 bransoletki na kształt takich koralików. Dla niektórych mogą się wydawać infantylne, dziecinne, ale uwierzcie mi, w zestawieniu z innymi bransoletkami, z tymi, które ja mam, mogą tworzyć nawet całkiem ciekawą kompozycję, bądź mogą fajnie komponować się z zegarkiem na naszej dłoni. Ja Wam zrobię taką kompozycję, takie przykłady zestawień i gdzieś tutaj właśnie wkleję taki dodatkowy filmik, żeby Wam pokazać, o co mi chodzi. Kolejną rzeczą, którą przywiozłam z wyspy, było mydełko, a właściwie 2 mydełka, tylko pokażę Wam w tym momencie jedno, ponieważ drugie już zużyłam. Mydełka kupowane na wagę, to akurat jest o zapachu morskim, z takimi fajnymi, zatopionymi, niebieskimi delfinkami. Przepiękny, rewelacyjny zapach, nie wysuszało mojej skóry. Drugie właśnie było o zapachu jaśminu, no nie mogę Wam go pokazać, no bo już go fizycznie nie ma, ale uwierzcie mi na słowo, naprawdę genialny zapach, dlatego ono nadal jest zapakowane tutaj jeszcze, żeby ten zapach się nie ulotnił, chociaż nie wiem, czy w ogóle by się ulotnił, czy nie, ale dmucha na zimne, więc trzymam sobie to akurat jeszcze nadal w folice. I aż szkoda będzie mi go używać, ponieważ pięknie zdobi mi łazienkę, no ale trzeba będzie, tamto już mi się skończyło, więc sięgnę po to. Dalej, jeszcze jedna rzecz właśnie z Korfu. Sukienka. Sukienka taka letnia, typowo letnia, rozciągliwa. Z przodu wycięta i z tyłu wycięta, tworząc literkę V. Tutaj ściągana pod biustem, z kokardką z przodu, długa, w takie właśnie jeszcze letnie kolory. Tutaj na samym dole mamy takie właśnie fajne maziaje jeszcze, dodające jej takiego bardziej efektownego wyglądu. Zwiewna, rozciągliwa, właśnie w sam raz na lato, nie jest w niej gorąco, mi nie było gorąca, wierzcie, były upały ponad 30 stopni, ja się naprawdę rewelacyjnie w niej czułam, także na pewno nie będę mogła się doczekać, na pewno ona się doczeka swojego tutaj debiutu w Wielkiej Brytanii w przyszłym roku, w jakieś takie cieplejsze dni. Ostatnią rzeczą, którą przywiozłam sobie z wyspy, jest rzecz, której w sumie nie planowałam kupować, ale jak to zwykle w moim przypadku bywa, kiedy jestem już odprawiona, siedzę na lotnisku, na strefie bezsłowej, dla zabicia czasu chodzę po sklepach, patrzę, co ciekawego można tam zobaczyć, co jest. I zwykle właśnie zdarza się tak, że coś sobie kupię. W zeszłym roku także, kiedy tak błądziłam między sklepowymi półkami, lecąc do Polski, wróciłam z Viva La Juicy. No i tym razem także coś kupiłam. Jest to zapach z firmy Cacharel. Catch Me. Wszystkie praktycznie zapachy z tej firmy bardzo mi się podobają. Tutaj bardzo mi się spodobała ta właśnie buteleczka. Ma bardzo efektowną tutaj nakrętkę z takimi bąbelkami, gdzie jeden się ściąga i tutaj mamy właśnie dozowniczek. Bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie zdobi moją półkę. Bardzo mi się spodobał zapach ze względu na to, że jest owocowy i wyczuwalne są takie nuty drzewa sandałowego. Czyli dosyć, powiem Wam, ciężki, słodki, przesłodzony nawet zapach i będzie idealną sprawą na właśnie już jesienne wieczory. Nie nosiłabym go w ciągu dnia, ponieważ no już mam tak, że takie lżejsze zapachy są dla mnie odpowiednie do noszenia w ciągu dnia, natomiast takie jakieś właśnie cięższe, takie bardziej mdłe, tylko i wyłącznie nadają się w moim przypadku na wieczorne wyjście, dlatego też ten zapach będzie używany, jest przede wszystkim używany przeze mnie na weekendy, kiedy gdzieś wychodzę i no naprawdę bardzo, bardzo ładnie pachnie i sprawdzi się na 100% właśnie w takie jesienno-zimowe wieczory.
Kolejną rzeczą, którą mam Wam do pokazania, jest puder brązujący, a właściwie bronzer. Dlaczego powiedziałam puder brązujący? Ponieważ na opakowaniu istotnie jest napisane, że jest to bronzer, ale powiem Wam, że wykończenie tego produktu na naszej cerze, to jak on się rozprowadza, odbiega w zupełności od takiego typowego bronzera. To wykończenie przy użyciu tego właśnie kosmetyku jest takie bardziej naturalne, mamy taką zdrowo rozświetloną cerę, wygląda tak, jakby była delikatnie muśnięta słońcem i nie ma tutaj takiego typowego właśnie zaznaczenia na naszej twarzy. Ja już ten produkt pokazywałam Wam na moim blogu, porównywałam go do pudru brązującego z firmy Guerlain. To była właśnie moja opcja tańsza. Kosmetyki z firmy Mua cieszą się moją naprawdę dużą aprobatą, ponieważ za tą cenę, którą płacimy, ten akurat kosztował chyba tylko 3 funty. Ja w ogóle postaram się napisać wszystkie ceny na dole, jeżeli będę pamiętała, bądź jeżeli znajdę je w internecie. W każdym razie tak, to kosztowało mnie 3 funty i taką jakość, jaką otrzymujemy za te pieniądze, słuchajcie, naprawdę rewelka, rewelka. Lecimy dalej. Mleczko do demakijażu z firmy Boots, serii w sumie Essentials produkowanej dla Bootsa. Ja co jakiś czas do tego produktu powracam, ponieważ to jest mój sztandarowy produkt, którym nigdy się nie rozczaruję i wiem, że nawet zmyje mi wodoodporny makijaż. To jest mleczko, które ma bardziej taką wodnistą konsystencję. Bardzo szybko zmywa makijaż, to jest dosłownie kilka chwil, kiedy nałożycie sobie troszeczkę tego produktu na płatek, przyłożycie do naszego oka, do swojego oka, poczekacie chwilę i ten makijaż sam Wam odejdzie, nie trzeba tego oka trzeć, nie trzeba nie wiadomo jakiej gimnastyki tutaj uprawiać, żeby pozbyć się tego naszego całego makijażu, także to jest za funt 50. Produkt, który kupiłam 2 dni temu, napaliłam się na niego, słuchajcie, jak stonka na ziemniaka. Nie mogłam się doczekać, kiedy wejdę w jego posiadanie i zawsze, kiedy szłam do Bootsa, nie było tego koloru, który chciałam kupić, zawsze był wykupiony i był to kolor 200 Soft Beige, jest to ten sam cień, który używam w podkładzie Wake Me Up z firmy Rimmel. Jestem także w odcieniu 200 Soft Beige i wreszcie w Sainsbury's dorwałam opakowanie tego podkładu. Jest to matowa pianka, jak tutaj mamy napisane na opakowaniu, która nam daje zdrowe i takie naturalne wykończenie i ten podkład nam się ma nie ważyć. Nie mogę się doczekać, kiedy go użyję, ale zacznę go używać dopiero wtedy, kiedy mi się skończy Wake Me Up. Tam jeszcze mam odrobinę, więc myślę, że w przyszłym tygodniu już powinnam sięgnąć sobie po tubkę z tej mat z firmy Rimmel. I teraz kilka produktów z firmy Avon. Z Avon od dawna już nic nie zamawiałam, ale ostatnio właśnie dorwałam katalog i było jeszcze chyba kilka dni do złożenia zamówienia, więc było dużo promocji. I taką jedną promocją, na którą ja się skusiłam, były 4 produkty w cenie 5 funtów. Więc wybrałam sobie płyn do kąpieli o zapachu lawendowym. Dlaczego lawendowym? Dlatego, że ja ostatnio mam problemy z zasypianiem, a lawenda ma takie właśnie właściwości uspokajające, dlatego kąpiel w takich zapachach może ukoić zmysły i sprawi, że będzie nam się lepiej zasypiało. Ja wiem, że niektóre osoby mogą powiedzieć, że te płyny z Avonu wysuszają skórę. Może troszeczkę, może tak, ale ja i tak używam różnych balsamów po wyjściu z kąpieli, także mnie to w zupełności nie przeszkadza, a mamy bardzo, bardzo przyjemnie spędzony czas w wannie, ponieważ dużo piany, piękne zapachy sprawiają, że mamy totalny relaks w naszej łazience. Dalej kolejnym produktem, który wpisał się w całą promocję, jest taki ogromny balsam do ciała. Na twarz, na dłonie, na całe ciało. I w sumie akurat skończył mi się jeden krem w pracy, więc ten, który miałam w domu, musiałam zabrać ze sobą z powrotem do pracy. Więc tego kremu najprawdopodobniej będę najczęściej używała jako kremu do moich dłoni, ale kto wie, może zdarzy mi się użyć jego jako balsamu także. Kolejną rzeczą, którą wybrałam sobie jako rzecz promocyjną, jest żel pod prysznic z serii Senses Winter Cocoon z drzewem sandałowym i z wanilią. I tutaj znowu spotkałam się z opiniami, że te żele z Avonu mogą wysuszać skórę. Tak jak tutaj, tak zgodzę się, że ten płyn może delikatnie wysuszyć skórę, tak tutaj nie mam nic do powiedzenia, nie mam żadnego zarzutu do tego kosmetyku, ponieważ u mnie żaden taki efekt nie wystąpił. Ja te żele bardzo lubię, bardzo sobie je cenię, fajnie się pienią, myją tą skórę i także umilają nam czas spędzony w wannie. Mydełko do mycia rąk, które będzie stało u mnie w łazience na zlewie, o zapachu Mystic, gardenia, jaśmin, wanilia i brzoskwinia. Takie fajne zestawienie, dosyć egzotyczne.
Mnie on bardzo spodobał się u mojej koleżanki, kiedy ona go miała właśnie w łazience i jak teraz go tylko zobaczyłam w katalogu, sięgnęłam po niego, ponieważ wiedziałam, że ten zapach na pewno mi się spodoba. Przedostatnia rzecz z Avonu, lakier do paznokci. I tutaj powiem Wam, że jest delikatne rozczarowanie, ponieważ w katalogu wyglądał on naprawdę rewelacyjnie i w opakowaniu w buteleczce także nie wygląda źle, także fajnie się reprezentuje. To jest taki piękny, śliwkowy kolorek z taką złotą poświatą, mieniącą się poświatą. Jest to odcień Night Violet. I efektownie wygląda tylko i wyłącznie tutaj w opakowaniu, popatrzcie, ponieważ na moich paznokciach ten efekt złota, takiej poświaty w ogóle gdzieś niknie, nie widać go i mamy tylko i wyłącznie taką typową śliwkę na paznokciach, więc to jest takie moje małe rozczarowanie, ale kolorek sam w sobie fajny, trzeba nałożyć co najmniej dwie warstwy, żeby pokryć całą płytkę paznokcia i też taki właśnie fajny jesienny kolorek utrzymany już w takich właśnie bardziej zimnych tonacjach. Na noc, na wieczór, na imprezę, jak najbardziej na tak. I ostatnia rzecz z Avonu. Jak to się mówi, na te produkty już zapomniałam. Top coat, tak, top coat. Mój pierwszy top coat w życiu, w sprayu. Nie jest to żadna forma lakieru, tylko właśnie top coat w sprayu, którym sobie sprayujemy paznokcie zaraz po tym, jak je pomalujemy. I rzeczywiście, słuchajcie, to jest fantastyczny produkt. Ja go spróbowałam pierwszy raz u mojej koleżanki i byłam w niebo wzięta, jak szybko ten lakier wysycha. Ja nigdy nie sądziłam, że te wszystkie top coaty naprawdę działają i przyspieszają ten cały proces wysychania naszego lakieru na paznokciach. Jestem w niebo wzięta, że wreszcie weszłam w posiadanie takiego produktu i zastanawiam się, czemu ja po prostu wcześniej nie kupiłam sobie czegoś takiego, nie wierzyłam wszystkim dziewczynom, które mówią o takim cudownym działaniu tych wszystkich produktów przyspieszających wysychanie lakierów. No ale znowu zaczynam gadać o rzeczach niepotrzebnych, więc przejdźmy teraz do Primarka. Torebeczka. Torebeczka na kształt saszetki. Pisałam o niej ostatnio na moim blogu, pokazywałam Wam zdjęcia właśnie z tą saszetką. 4 funty, bardzo pojemna. Wszystkie rzeczy, które potrzebne mi są na takie codzienne, wieczorne wyjście zmieszczą mi się, czyli kosmetyczka, portfel, telefon, klucze. Esencja tego, czego potrzebuję na wieczorne wyjścia. Beżowy kolorek, długi pasek. Jest to torebka, którą możemy nosić właśnie przez ramię. Nie jest ciężka, fajna na wieczorne spacery, na wieczorne wyjścia. Nie będzie nam się gdzieś tam majtała, nie wiadomo gdzie, także bardzo, bardzo poręczny gadżet. Ta, którą miałam chyba przez rok, w Polsce mi się zepsuła, więc musiałam się zaopatrzyć w coś nowego. Ostatnią rzeczą od Primaniego są getry. W metalicznym, takim dyskotykowo-bombastikowym kolorku. Oczywiście nie na co dzień, z pracy to chyba by nie wywalili, gdybym w takich przyszła. Bardzo fajnie opinają, no wiecie, to co trzeba. Efektownie wyglądają na nogach, mają taki właśnie śliski, bardzo śliski, bardzo śliskie wykończenie, więc na imprezę jak ulał, w sam raz są z wyższym stanem, także ukryją to, co czasami może gdzieś wystawać, więc ja jestem z nich naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Już od dawien dawna szukałam czegoś takiego na dyskotekę, czy na jakieś wyjście gdzieś do klubu, chociaż powiem Wam, że ostatnio ja bardzo mało wychodzę, jestem taką domatorką, stałam się taką osobą, która bardziej lubi takie właśnie domówki, siedzenie w domu, ale jakby coś mi odbiło, jakby mi się zmieniło, ponieważ na pewno do końca roku chociaż raz jeszcze wyjdę, będę miała okazję właśnie zobaczyć, jak one się prezentują w zestawieniu z innymi jakimiś takimi dodatkami, które sobie z szafy wyciągnę. Tak, moi drodzy, to jest chyba wszystko, co miałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że nic nie omieszkałam. Dajcie znać, jak Wam się filmik podobał, jak się Wam cały haul podobał i wszystko, co Wam pokazałam. Mam nadzieję, że ten filmik nie będzie mega długi, postaram się go tak złożyć, żeby nie przekroczył 15 minut. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. No i tak, dajcie znać, co sądzicie na temat tych rzeczy, które Wam pokazałam, czy Wam się spodobały, czy nie. Czy ogólnie filmik Wam się spodobał, czy nie zapomniałam, jak się kręci. Znowu zaczynam gadać nie od rzeczy, więc powiem po prostu chyba do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!